Okej, moi drodzy, witam w kolejnym odcineczku. Bilgota i Diego doprowadziłem do wyjścia. Idź z Diego na plac wymian. Po 500 expa. Czekaj, ty. Coś jeszcze tutaj będzie ten? Wszystko w porządku. Tak sobie tylko odpo... Ale tam 500... O, nie, zjebałem. Idź już po mieszek. Dodatkowe 500 expa jest. O kurde, ale to jest te 500 expa, które i tak dostanę, tak swoją drogą. Wczytaj. Nie no, ja wczytanie mam tak daleko, że to nie ma szans. Nie, nie, ja wczytanie nie mam tego, dobra, trudno się ten... Ja mam ten mieszek Diego, ja już mam ten mieszek tutaj. Mam mieszek Kawalorna i stara skórzana torba Diego, więc... Ja pewnie dostanę to zadanie, jak wróci on do miasta. Więc tyle. Tak, ja mam ten mieszek, tylko że nie mogę mu teraz go oddać. Wiecie, tam był ten... Dobra, to dostanę te 500 expa jak tego, jak przyniosę mu tą torbę tam do Korinis w takim razie. Teraz dostałeś 500 expa, a jak nim pójdziesz, to 1000 zostaniesz. O, no to nie, dobra, to trudno się mówi, nie chce mi się ten... Oddasz go wtedy w mieście, dam to w mieście po prostu już. Nie mogę po prostu, nie mogę wytrzymać. Dobrze, nie musimy iść z tym Bilgotem. Ja w ogóle myślałem, że Bilgota muszę do zamku zanieść, a ja musiałem go na przełęcz też wziąć. Więc tak trochę mam takie, what the fuck, takie dziwne, że na przełęcz muszę iść. No, szkoda, że mi dopiero teraz powiedzieliście. Było wcześniej mówić, no i teraz, no i dupsko. No i dupsko trochę, moi drodzy, dupsko. Dobra, idziemy w takim razie. Tu tą palisadę żeśmy wyczyścili praktycznie całą. Że typy od respawn robią już... kontynuację przygody do Star Wars. Sądzę, że naprawdę super, dlatego że to było naprawdę bardzo dobra gierka. Była naprawdę bardzo, bardzo dobra gierka. I bałem się tak naprawdę, że nie będą robić kontynuacji, dlatego że to jest single player i mimo, że sprzeda się dobrze, to nie sprzeda się tak dobrze. Znaczy nie będzie tyle pieniędzy zarabiał, co tytuł, który może sprzeda się gorzej, ale jest multiplayer i mam pizdylion mikrotransakcji. Wiecie, taka głupia polityka na zasadzie, że EA, kurde, nie zadowolą jakieś pieniądze, tylko wszystkie pieniądze na świecie. A czekajcie, weźmy tego warga tutaj. Czemu ja do korzenia leczniczego będę strzelał? Dobra. Ziele lecznicze. Ziele, ma przyjaciół wiele. Jeden minutę cooldown streama masz, naprawdę? To jest normalnie 10 sekund. Coś jakoś mało krytował tutaj ten mój. Okej, dobra giera respawnu po Titanfallu i Apexie. No, zobaczcie, że respawn jeden za drugim robi po prostu genialne gierki. Skóra warga. Skóra wariga. Dobra, idziemy dalej, let's go. Mówiłem ci przed tym, jak Bilgota odprowadziłeś. A, no widzisz, no i teraz, no dobra, zjebałem, mówi się trudno. Fajnie, że tutaj takie pojedyncze orki zostały. Takie pojedyncze orki, to ja mogę tutaj, kurde, klepać bez problemu. No i fajnie, że on też, kurde, nawala jak tego. Najfajniejsze jest, że ten miecz nawala dalej, mimo tego, że przykładowo ktoś blokuje, więc opłaca się w parowanie dalej nawalać, mimo wszystko. Także tutaj będą te dwa orki szamany. Au. Kurwa, no nie! Ale się zdenerwowałem teraz, kurde, no nie wytrzymałem. Wiedziałem, jak miałem sobie, a zapiszę sobie. I nie zapisałem, bo po co? A tu jest darmowy exp, tutaj sobie siedzi. Nie wiesz, że oni się tu kontemplują, czy śpią. Ale próba jeszcze jeden.
Dobra, czekajcie. Ała. Zapiszmy. Nie żyje, bo ani razu się miecz nie odpalił. Ani razu się miecz nie odpalił. O Boże, ale denerwujące. Dobra, udało się. Zobaczmy jeszcze tylko te chatki z gówna tutaj ich. Napiszmy grę, żeby nie było. Kurde, trudna ta zabawa w tej górniczej dolinie jednak. Jest tanio po drugą Sekiro. Sekiro jest o wiele, wiele lepsze. Znaczy tanią podróbą, wiesz, jakby ta gra też ma swoje jakieś tam mechaniki i inne takie swoje rzeczy. No i przede wszystkim jest w klimacie Gwiezdnych Wojen. O Jezu, tu było ten, super kość goblina. Skóra trolla. Więc jakby to już jakby samo w sobie wystarcza, że to jest gra z serii Star Wars. Ale grało się dobrze. Fabuła taka jak no jakby to powiedzieć, jak w Star Warsach, czyli ani to jakieś ten super zaawansowane, dosyć płytkie. Okej, tutaj zobaczcie język ognistego tego potwora. Wiesz, blokadę danego mobka, jak ci... Czekaj. Może ci to ułatwi, w opcjach sterowania możesz ułatwić blokadę danego moba i ci nie schodzi z widoku. A, że zablokowuje się na tym, tak? Okej. Chyba nie, chyba zostawię to tak jak tutaj ten. Dobra, let's go. 50 godzin i byłem w Jarkendarze, nie mogłem pokonać kruka, o Boże. Dobra, udar, oddajmy mu tego pierścienia. Proszę, przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Dobra. Słyszałem, że jesteś... Skoro tak mu... kusznikiem. Ja jestem lepszy. Czekaj. Ja jestem najlepszy. No cóż, skoro chcesz się uczyć... To ci pomogę, dobra. A mnie tutaj chyba będzie uczył, nie? Tak? Dobrze myślę? Chcę się... Dobra. Strzelaj, dobra. No nie, to tak, to z tą kuszą nie będziemy się bawić. Dobra, uwaga. Sengran. Pokaż mi, co tam oferujesz. Weźmy sobie to. Tu powinniśmy trochę posprzedawać. Dobry półtorak, to półtoraka sprzedamy. Te miecze tutaj sprzedamy. Oskard, miecz paladyna, orki tutaj, hopa, miecze, pałasze bandytów, laska, hopa, hopa. Posprzedawane, bełciki też mi nie są potrzebne, te magiczne strzały też nie są potrzebne za bardzo. No tamte miecze wszystkie posprzedawałem. Ciekawe, czy ta zbroja coś kosztuje. A całkiem sporo, ale dobra. Dobra, no i mamy wszystko tutaj, teraz wystarczy pójść się przespać, oddać tą misję u Garonda i tu już chyba w Górniczej Dolinie mamy zrobione wszystko, no nie? Wydaje mi się, że już tutaj w tym drugim rozdziale nie ma nic do zrobienia. Kurde, najgorzej. Dobar. Co się tu u diabła dzieje? I do rana, kurde, obudziliśmy typa. I super, teraz doniesiemy to całe zadanko i... Okej, będzie spoko. Ulumulu jest w returningu. Znaczy nie pamiętam, żeby tutaj było Ulumulu. Tak szczerze. Tak, Gorna uwolniłem, dlatego mam ten pancerz tak swoją drogą. Więc spokojnie. Krótko to mam. Easy. Jak się gra łucznikiem, panie kolego? Bo nie śledzę wszystkich streamów. No, jak na razie całkiem okej, ale myślę, że teraz w tym trzecim rozdziale będzie najfajniej.
Zamawiam fajetem. Dobra, tutaj to, że z Sylwestrem gadałem. Tylko mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Z takie... Chuj kurwa! 40 paladynów w Korini stoi i macha mieczami. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Dobra. Z moją zapłatą. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Oto twoja nagroda. Pyk, 500 sztuk. Co zamierzasz teraz? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie. I w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Dobra. Przed powrotem do Korinis idź do kamiennego kręgu, gdzie z Miltenem się kamień ogniskujący brało. A gdzie to było? Gdzie był ten kamień ogniskujący? On był w Górniczej Dolinie, czy co? Bo wydaje mi się, że już teraz możemy teleportować, nie? Jakby nie ma co tutaj dalej kombinować. I idziemy po prostu. Ktoś za to odpowie. Chyba gdzieś jest koło świątyni. Czy dostałem w końcu swoją tygodniówkę? No właśnie nie dostałem. Prychająca sprawa. Co to jest? Jakaś dziwna bezpieczna sprawa, problem Ganowi. Grasuje? Nie będzie... A, dobra, to już ten. To jest ta krypta, a to warto tam iść teraz? Słyszałem. Co Diego nie chciał tam iść? Okej, ale... A coś tam jest ciekawego takiego? Coś co... Bo ja chyba w kolejnym rozdziale będę mógł tego. Będę mocniejszy w trzecim rozdziale i tam... Będziemy musieli pójść te smoki ogarnąć, tak czy siak. Znaczy w czwartym rozdziale ze smokami. Więc ja myślę, że nie ma co tutaj świrować. Weźmy tutaj, ściągnijmy te... załóżmy sobie runy. Tam jest szkielet ma. Gdzie tu są te runki takie? Dobra, to jest do zamku, do przełęczy Górniczej Doliny. Ale free exp daje. W krypcie są szkielety i szkielet mag. Amulet Angara tam jest. Okej, okay, a ten amulet Angara co daje? Warto iść? Tak się zastanawiam, czy jest tam sens w ogóle iść. Teoretycznie na śledziu mógłbym tam pójść, ale... Ale tak zastanawiam się, czy warto. Teoretycznie tak możemy tam wrócić później. Idźmy do tego. Wróćmy na razie tutaj, hopa. Do questa jest potrzebny. O nie, do którego questa? A tylko do questa, ale którego questa? Bo to... A gdzie Angar będzie? Kurwa mać, dobra, to... Czy ja mogę wczytać tę grę? Gdzieś tu... Nie. Nie, dobra. Zapiszmy grę jako 90... Boże, 94. Od Angara w czwartym rozdziale, ale to dobra, to tamten... Kurde, dobra, to w czwartym rozdziale to już zrobimy. Nie ma co teraz. Idziemy! Zaraz będzie tam jest. Moi drodzy, rozdział 3, welcome to! Whoop whoop! Oko Inosa! I ta epilepsja, kurde, która się tu pojawia. No i teraz się zaczyna, moi drodzy. Ile mam zręczności? Niewiele, ale teraz będziemy dopakowywać. Mam 73. Na kolejny łuk potrzebuję chyba 80, no nie? Dobrze myślę? Tak jest, 80 będę potrzebował. Później będzie potrzebne 90, 110. Znalazłeś jakieś kamienne tablice na łuk? Tak, ale dopiero będę używał je teraz, jak już trochę się podszkolę w łuku. Jako łowca smoków. A, no tak, dobra. Pierwszy gier, ty jak teraz grasz, to możesz się każdego pytać o pomoc, a kiedyś... No kiedyś takich pomocy nie było. Oczywiście, że tak. Czy ja też grałem w tą grę wiele razy, ale i tak czy siak pytam się o pomoc, bo kurde, wy też się tak znacie. A teraz powiem wam, że tak jak maksuję tą gierkę teraz, to
To jeszcze nie maksowałem, mimo że nie maksuję, to i tak maksuję. Dobra, powinienem wziąć śledzia tutaj. Czy my chcemy zabić od razu tego typa tutaj na miejscu? Zakapturzonego, czy trzeba z nim pogadać? Zastanawiam się, czy z nim się gadało najpierw, czy się go biło. Teoretycznie możemy go... Nie, dobra, z nim pogadajmy, bo... Chociaż będę miał te złe sny. Brałeś gulasze z farmy? Ogarniemy te gulasze. O kurwa. Oni czemu mają takie te duże płomienie? Jezu. Najgorzej, dlaczego tym łukiem tak mało nawalam? Runa teleportacyjna do przełęczy Korinis. Tak, jest! Dobra. Teraz w końcu będziemy mieli runki, w końcu będziemy mogli się teleportować. To jest nasz koleżka. Czy on mi da runę do wieży Xardasa? Czy nie? No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Super. Spotkamy się na miejscu. Dobra, czekaj. Chwila. A ty co tam? Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. No dobra. Nie wygląda. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Chyba... Dobra. Nie będziemy okradać naszego przyjaciela. Tu mamy smoczego zębacza, widzę. Smocze zębacze są przerąbane. I najgorzej, że nie mogę mu nic zrobić moim tym. Więc musimy go tej mieczorkiem rozwalić. O kurwa, jest jeszcze ten kurde poszukiwacz, to jest najgorzej. O, nieźle. Zaczyna się. Ulepsz sobie broń u Xardasa. No właśnie, zastanawiam się, czy jest w ogóle sens ulepszać tę broń. Czy to był ten koleś, który powodował ta prychające ten? Czy to był ten przypadkiem smoczy zębacz, który był mi tutaj potrzebny? Do zabicia, czy nie? Najgorzej. Tam jest! A to było to. Nie? A dobra, tam widzę, jest kurde. No weźmy tu się trochę wyleczmy. Idziemy go jeszcze skasować. To smoczy zębacz jest, tamten jest prychający jakiś taki, nie? Napisujemy gierkę. Nienawidziłem tego rozdziału tutaj. Tak, come on. No kurde! Ma jakiś zasięg porąbany. Tak, zapisałem. Tak, come on. Dobra, jest. Udało się. Prychające zwierzę rozwalone. Skrzynia ze skarbem do kopania, już to wykopałem. Obrzydliwa bestia nie żyje. A więc znowu będę mógł normalnie polować. Proszę o to obiecane pieniądze. Koleś dał mi tam 30 sztuk złota chyba. Dobra. Tutaj już chyba wykopywałem tą skrzynię ze skarbem przy wodzie. A, widziałem, bo to było chyba do tego. No chyba, że to jest nowy, ale wątpię. A, nie, kurwa, to jest nowy, ty. Jak ja tego tu nie widziałem? Wydawało mi się, że to kopałem, że to jest do tego, do Grega. A, what the fuck? Okej. Zajebiste kopanie.
kurwa mać! Zapisz grę. 97. Zajebiście. Można wielokrotnie kopać, no właśnie widzę. Nie warto było. Przerąbani są ci jeszcze. Jezu, ile tego gówna tu łazi. Dobra, musimy koniecznie... Dobra, wiecie co? Pierdziele, idziemy do Xardasa. Nie będziemy się tak z nimi tutaj cackać. Przełęczy 6, uwaga. Idziemy stąd. Pup. Tam jest. Dobra, kurde, nie mogę się doczekać, aż w końcu te tabliczki będziemy mogli wziąć i zręczność się trochę poduczyć. Jak będziemy mieli już zręczność od 15 punktów nauki, to dopiero wtedy będziemy ładować, bo już wtedy nie ma sensu dalej. Ej, ty! Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Celestiar, bardzo się cieszę. Dobra. Dlaczego? Kiedyś byłem... Dobra, tam gadanie, wracam z górniczej. Wracam z górniczej. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczny teren. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko Innosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa wchowanego już się skończyła. Dobra. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. No dobra. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Ulany, ale kochany. To właśnie jedna z nich. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne, magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. No dobra, co mam teraz robić? Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. No dobra, mamy ładnie porobione, teraz chyba tutaj do łóżeczka gdzieś tutaj, gdzie ma to łóżko, chyba gdzieś tutaj, tak? Tutaj ma łóżeczko. Czy my chcemy zupgrade'ować ten szpon Beliara? Wydaje mi się, że na razie nie jest tego warta. Ja nie popakowałem jeszcze w statystyki wszystko, więc na razie bym tutaj, kurde, nie bawił się w takie rzeczy. Spróbujemy teraz pójść do Korinis i nauczyć się już tych łuków i wtedy będziemy mogli normalnie tabliczki sobie wtrząsnąć i będziemy mieli naprawdę bardzo dużo łucznictwa. Będziemy kozakami. Będziemy resztę punktów będziemy wypakowywać prosto w zręczność. Jak zręczność też już sobie podbijemy, żeby mieć po 15 punktów za ten, to wtedy będziemy po prostu walić nic innego jak też te tabliczki. Już naprawdę będzie całkiem spoko. Myślę, że będzie fajnie. Idź do portalu i powiedz Gawerowi, co naprawdę robią tu paladyni. A, do portu, tak. O kurwa. O Jezu! 98. Dobra, uwaga. Usmażony, patrzcie, on już tam czeka na tego. O!
Jest z jednego metra. Nie potrafię trafić. Kiedy ja dostanę lepszą zbroję najemnika? Czy ja teraz przypadkiem nie powinienem jakoś dostać? Swoją drogą? Ta szynka mi nic nie daje. Po 50 tej zdrowia. Użyj runy z teleportem, ale nie mam do portu. Czy czekaj, nie. No, runy teleportacyjnej nie mam tutaj chyba. A teraz powinien chyba dostać, tak mi się wydaje. To gdzieś chyba jeszcze będzie paru tych śmierdzieli w kapturach. Będzie tam jest. W czwartym rozdziale, tak, ale to jakby to jest, to my mówimy o smoczej zbroi. A ja, bo ja teraz mam średni pancerz najemnika. A chodzi mi o ciężki teraz. Pancerz najemnika, bo masz lekki, średni. Teraz powinien chyba dostać ten mocniejszy. Mi się wydaje. W tym rozdziale dostanę, nie, bo czekaj, to trzeci przecież poziom. No to nie, to trzeci poziom nie. Znaczy w trzecim rozdziale chyba nie dostaje się tego. Dobra, tutaj gdzieś jeszcze. Czy oni tutaj chyba nie mieli tych problemów z tymi? Z tymi gośćmi? Dobra, zagadajmy do Maleta. Dzieci niełatwe. Pyk. Czy w ciągu kilku ostatnich dni wydarzyło się coś nowego? Po prostu idź ścieżką do miasta. Jeśli natkniesz się na faceta w czarnej szacie, dowiesz się, co się wydarzyło. Czy mężczyźni w czarnych szatach już tu byli? Tak. Krążą dookoła nas od paru dni. Moim zdaniem przyszli tutaj prosto z piekła. Zdaję pierwsze zbroje łowcy smoków? Naprawdę? Ale to czekaj, to... Ale to jak? To wtedy nie opłaca się brać chyba tej zbroi? To jaką zbroję się ten opłaca wziąć? Ha. Tutaj przypadkiem też nie było tego wątku, że żona mu nie zachorowała przez tych gości chyba? Po uratowanie kowala dostaje ten pancerz, okej. Okay. Dobra. Co nowego na farmie? Już nie daję rady. Znienacka pojawili się tutaj ci goście w czarnych kapturach. Chyba oszaleję. Dobra. Rozmawiałeś z tymi odzianymi na czarno mężczyznami? Jasne. Nie miałem zresztą wyboru. Chyba kogoś szukają. Okej. Okay. Czemu nic nie zrobisz z tymi zakapturzonymi postaciami? Bardzo bym chciał, ale się boję. Widziałem, jak spalili jednego człowieka żywcem. Tak, po prostu. Czemu miałbym ryzykować życie? Dobra. Okej. Okay. Czy ja mogę tutaj pokonać tego gościa i oni tam powiedzą, że ej, ale się super ziomek. Dokładnie, nie opłaca się brać ciężkiej zbroi najemnika. W sumie to z kowalem, tym Bennettem, ale jak już, ja już mam połowę tego zadania wykonane tak swoją drogą, bo już mam ten dziennik przecież, tego Corneliusa. Więc ja już mam wszystko zrobione. A i będziemy mogli też wydać tego gościa jednego, że handluje z tymi. Nie strzelaj, nie strzelaj. Ole, naklepane, kurwa. Porobione elegancko, to mi się podoba. A tu wilczek widzę, że jest. Pyk. Teraz będziemy mogli Jezu, ale my hajsu będziemy mieli teraz. Mamy po prostu nieskończoną ilość hajsu. Okej, okay, większość mam już zrobione, bo tam Lothar... O kurde, tu jest jeszcze jeden. Kurde, wypadłem z rytmu. Zajebiście, zginę. Jezu, ale fart. Ale fart. Nie będę się nawet leczył. Idę prosto do miasta. U Bospera się prześpimy. Ta pierwsza zbroja bandytów jest lepsza? Tak, to jest Diego. Dobrze, że cię widzę. Musisz mi pomóc. Dobra, w czym rzecz? W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta.
ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. Mam ci pożyczyć trochę złota. W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Ktoś musi mi je przynieść. No dobra. Trudno. W porządku, pomogę ci. W porządku, pomogę ci. Słuchaj, gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno. Teraz... Dobra. Okej, jeżeli on tego nie widzi, to przecież... Na placu wymiar. Nie musisz komentować. Dobrze wiem, że nie zauważyliśmy tego na czas. Zdobądź torbę i mi ją przynieś. Tylko upewnij się, że to ta... Jakie... Słyszę o tym po raz pierwszy. Dobra, uwaga. Dobrze, spróbuję załatwić twój skarb. Znalazłem twoje złoto. Znalazłem twoje 600! Złoto. Ej, patrzcie, 600! Świetnie! Pokaż! Nie wiem, czy... Nieźle. Świetnie! Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę oglądać, ale więcej nie ucieka. Czemu? Jaka imorcja? Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Okej, okay, tutaj jakieś szemrane deale. Ej, patrzcie, Elfrig wrócił. Nie sądzę. Dostaniemy tego. Dostaniemy pewnie expa za to, że on wrócił. Pyk, dobra, idziemy do spanka. Opsa. Za każdym razem, jak spoglądam się na licznik czasu odcinka, to cały czas widzę pół godziny. Dobra, Bosper. A ten znowu. A ten znowu za samo. Dobra, mam dla ciebie kilka skór. Mam dla... 30 sztuk złota za skóry dzika. Wilcza skóra? Skóra warga? A co to za skóra? Zdarłem ją. Co? Dobra robota. Nice, dużo. To jest w mieście. Co słychać w mieście? Jak na razie nic nowego. Jak na razie nic nowego. Pokaż mi swoje towary. Teraz 150 weźmy. Coś tutaj jest takiego ciekawego do ogarnięcia? Chyba nie, jest nowy łuczek. Ten bukowy jest fajny, ale nie wiem, czy ja ten bukowy nie mam przypadkiem. Dobra. Ode mnie nikt się tego. Bo sam mam już trzeci rozdział, a widzisz. Było dokładnie tak. Dobra, no to teraz tak, podejdźmy sobie do Torbena, jak już tutaj jesteśmy. I powinien chyba Elfrig, hej, wrócił. Mam swoje zdanie. Elfrig wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódnicz. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem czeladnika. Wolałem expa. Dziękuję za ratunek. A to tyle? Okej, dobra, czy mamy jakieś teraz zadania tutaj? Sprawa Diego, gulasz, o kurde, ten gulasz to ten, dobra, pazury zębacza, sprawa Fernanda, kusza Dagomira. Dobra, czekajcie, podejdźmy, weźmy sobie śledzia, wypijmy. I śledziem możemy... A, dobra, dobra, wiecie co, pójdźmy do Kavalorna i nauczymy się teraz łuków i będziemy już mieli łucznictwo rozwinięte mega dobrze. Cześć, Zypkiso, siemana chłopie. Cześć, cześć. I niszczył wszystko, dobra, Kavalorna, co Innost stworzył. Dobra. Byłem w twojej chacie w górniczej dolinie, a zatem jeszcze stoi. Udało ci się to ujrzał znaleźć. Ujrzał tedy Adanos, że w ten rudy, sposób nic tak, nie może istnieć ale na świecie. Ciebie, spryciule, ani jasność, masz ją ze ani sobą? Mrok. Dobra, pewnie. Pewnie, świetnie. Stanął więc między swymi braćmi. A dlaczego braćmi ją zostawiły? Kto i próbował pojednać ze sobą? Jest tak ce... W kolonii za głupi kawałek rudy nie dostałbyś nawet miejsca do spa. W porcie można dostać po głowie za kawałek rudy. Ale tam, dobra, gdzie uwaga, stanął nadzieję, Adanos, że wkrótce... ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. 500 expa, nice. Zgoda. Prawdziwy z ciebie przy... Da, ty się czegoś nauczysz. W miejscu tym ład, uwaga, i chaos współistniały w harmonii. I 15 tak punktów nauki. Od razu lepiej. Powstało morze. Dobra, uwaga. A czy on mnie jeszcze zręczności tu uczył? Przypadkiem? A z tak morza wyłonił się ląd. Pewnie. A na lądzie powstało wszystko, dobra, co żywe. Dobra, rośliny i Reju, dziękuję bardzo. Co po gotiku? Będziemy grali w Wowika, myślę, że troszeczkę sobie zagramy. Dobra, muszę odsunąć się, po prostu dostanę kurwicy. Okej, moi drodzy, patrzcie na to. Jesteśmy mistrzem w strzelaniu z łuków. Mistrz, moi drodzy, strzelania z łuków. 64%. I teraz, moi drodzy, odkąd mamy za 15 tych, możemy nauczyć się moich tabliczek z łucznictwem. Co prawda nie mam ich wiele. To jest w ogóle kuszników też możemy się nauczyć. Dobra, więc patrzcie. Łuczników, boom. Plus parę, nie wiem ile tutaj jest. Bo mi zasłania, kurde. Nie wiem ile to mi daje. Dawajcie, łuczników. Boom, łukiem. Też jeszcze możemy się kuszników nauczyć, bo to też posługiwanie łukiem chyba mi zwiększa
ten. Teraz zręczność na razie nie będziemy ruszać, bo zręczność ten. A, życia możemy sobie wziąć. Czemu nie? 5 życia, hopa. Hopa. Co tu mamy? Bronią jednoręczną, teoretycznie. Tablica siły, bronią dwuręczną. Możemy też chyba tych się nauczyć, tak mi się wydaje, bo tutaj w to nie będziemy inwestować tak swoją drogą. 2, 4 i 6. Mamy 76, moi drodzy. Kurde, nice. To mi się podoba. To teraz musimy pójść jeszcze poduczyć się troszkę zręczności. Zręczność będzie kosztować... Zręczność będzie kosztować 15 od 90, tak? Jak będę miał 90 zręczności, to dopiero wtedy zręczność będzie kosztować tyle, czy kiedy? Czy od 80 dopiero? Zawsze to powtarzam. Znaczy Walker 3 flamebuck lecimy nad parę. W sumie też można, ale zobaczymy. Na razie kurde goticzkuję sobie jeszcze. Hej, ty. Tak się zastanawiam właśnie. Ucz mnie. Właśnie nie wiem od kiedy zręczność. Od 80 czy od ilu? Od 60 już jest za... Naprawdę? Nie, właśnie nie. Jak już mam... Zobaczcie, mam 73. Hej, ty. I popatrz, że mnie tutaj... Ucz mnie. Ucz mnie. Siła. Nie, widzicie? Zręczność jest kosztem. Gorzej. Kasia da ci zręczność. Ale to Lares też mnie nauczy... uczy zręczności z tego, co widzę chyba. Jak mi się wydaje. A, masz itemy. A, ale tu itemy mi się nie naliczają w takim razie? Za dużo gada. Czekajcie, musimy ściągnąć w takim razie itemki nasze ze zręcznością. Raz, dwa, trzy. A jeszcze pas musimy ściągnąć. Ale my to pipki jesteśmy, powiem szczerze. Dobra, ucz mnie. Ucz mnie. Zręczność 10. Zręczność. Lepiej by było, gdyby się przyjął. O, widzicie, zręczność 15 już od 60. Już. Dobra, czyli już teraz mamy, zobaczcie, kurde. Od 61, dobra, czyli teraz już możemy uczyć się tabliczek. Teraz już tabliczkami możemy ogarniać. Czekaj, pierścień zdolności. Hopa, hopa, hopa. Okej, okay, i teraz dopiero możemy już te tabliczki zręczności chyba ładować, tak mi się wydaje. A, i mikstury też tak swoją drogą. Eliksir, bo już więcej nie będzie kosztować, więc chyba ten eliksir zręczności też już mogę wypić, no nie? Mi się wydaje. Napisz grę. Jako 300. 300, hopa. 58. No i dobra, gdzie jest moja zręczność? Tutaj jeszcze te tabliczki zręczności. Mało tych tabliczek zręczności pozdobywałem, szczerze mówiąc. Dobra, plus 2 zręczności. Od 90 plus jest za 20, naprawdę? To ja chyba zjebałem z tymi. To chyba teraz zjebałem w takim razie, nie? Premia do akrobatyki. Dobra, to ja mam 90, okej, okay, czyli dopiero teraz już będzie kosztować. Ucz mnie. Ucz mnie. Nie, dobra, dalej mi to i pokazuje. 160 na najlepszy łuk. Dobra, jak mam 90 teraz, 91, to możemy założyć lepszy łuk. W takim razie. Łuk bukowy, długi łuk, okej. A, rzeczywiście, dobra, zjebałem. A czy mogę wczytać teraz? Nie, bo ja nie mam chyba save'a, nie? Przed tym. Kurła mać. Tak od 90 powiem. No dobra. Nice. Ile mam zręczności teraz? No teraz zręczności mam 91. Okej, okay. I mamy mistrza w posługiwaniu się łukiem, więc już teraz będziemy naprawdę napierdzielać nieźle. Dobra, to co, wracamy się? Może buffy z rzeczy. Właśnie nie wiem, czy się wracać, kurde, do tego. Trzeba uważać. Bo teraz to będziemy skakać jak powaleni z tą akrobatyką. Okej, okay. Będzie trudna sprzedaż starych kielichów. Za to w 300! Dobra, sprzedano. Sprzedano. Ubiliśmy tego. Ja bym tego nie zrobił. Całkowicie się z tobą zgadzam. Przyszło mi to do głowy. No to jest naprawdę przemyślane. To akurat w Gothicu to prawda. To akurat duże rzeczy jest przemyślane. A te wcześniejsze łuki mogę teraz posprzedawać chyba. Dobra, to chyba nie będziemy kombinować, tak mi się wydaje. Niczego zatrzymać dla siebie. Przyszło. Warto by tak czat radzi? W sumie dobra, wczytajmy grę. Chociaż jesteśmy tak do tyłu strasznie tutaj.
Więc będziemy musieli szybko przeklikać. Najgorzej, najgorzej. Co za błąd. O kurwa mać, miałem gościa piznąć. Koniec. No nie, wypadłem z tego. Kurde, tylko teraz strasznie dużo rzeczy mamy do zrobienia. Chyba, że szybkim śledziem pojedziemy. Dobra. I tak jest ok. No właśnie, ale to zawsze parę punktów dodatkowo będziemy mieli. A, czekaj. Dobrze. Dobra. Dobra, umowa stoi, tutaj dajemy, w porządku, pomogę ci. Gdzie schowałeś? Dobrze, znajdę. Znalazłem twoje złoto. Plus jeszcze tutaj. Możesz mi czegoś nauczyć? Mam najpierw. Było dokładnie tak, dobra, jak mówisz. Okej, teraz już to zrobiliśmy. Teraz idziemy szybko do Bospera. Wiadomo, Bosper! Dajmy tutaj. Opa. Oddajmy mu tej skóry. Wilcza skóra, super. Okej, poszło. Idziemy teraz do Kawarorna. A tutaj u Torbena jeszcze Elvrich. Torben. Będzie dla ciebie pracować. Hopsa. Idziemy dalej. Dobra, go. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Byłem w twojej chacie w Górniczej Dolinie. Adamos wielce się zasmucił. A dlaczego to? Dobra, wróć. Mam nadzieję. Daj mi 100 sztuk złota. I rzekł wreszcie do swych braci. Nigdy więcej nie powstanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką. 59, dobra, uwaga. Okej, uwaga, broń. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płoną. Dobra, uwaga, nauczyliśmy się. Tabliczek, za chwilę tabliczki jeszcze weźmiemy. No i tam z rękę jeszcze walnijmy sobie. Żeby zawsze tam zyskać troszkę punktów. Tak, swoją drogą, lepiej to wykorzystać. Musimy pościągać znowu przedmioty. Ale tym razem zapiszmy sobie już tutaj, w razie gdybym zjebał. Okej, uwaga, hopa. I teraz tak, ściągamy sobie nasze przedmioty. To i to. I teraz ile mamy? Okej, czyli możemy tutaj ile punktów? 3 punkty, tak? Ej, ty! 3 punkty, później 5. Okej. Ucz mnie. Teraz każdy już o tym wie. Jeden zręczności, raz. Daj spokój, dwa, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Trzy. Teraz każdy. I teraz zadychę. Bum. I teraz koszt 15 mamy już. Już. Już jesteś bardziej zręczniejszy. I teraz zastanawiam się, czy kurde kombinować i już teraz używać tabliczek, czy lepiej tabliczki nie używać, jak będę miał 90. Hey. Byłeś na wyspie tej na wprost, jeszcze nie byłem. Ucz mnie. Dobra. Zręczność. Raz. Zręczność. Dwa. Tak się zastanawiam, czy chcemy się bawić właśnie w te przedmioty. Raz. Pięć zręczności. Pięć. Tutaj to hopa. Okay, mamy 83. Tabliczki na 90-100 dopiero, myślicie? Zawsze to powtarzałem. Dobra, to zostawmy sobie. To w takim razie musimy sobie zostawić. To będziemy mieli gorszy łuk niestety. Bo to tak to byśmy używali długiego łuku, a tak to będziemy używać jesionowego. Więc mu się trudno. Dobra, czyli tabliczki zostawiamy sobie, ale za to te łucznicze możemy sobie ten. Nie wiem, co zostawmy. Weźmy sobie tych łuczników. Tutaj hopa. Hopa. Jak idziesz łuk, to trzymaj na plus 90, dobra. Weźmy tabliczki zdrowia tutaj sobie, bo to też będzie całkiem spoko. Zdrowie mamy. Tablice kuszników. Dobra, weźmy te kusze, też się tutaj nauczmy, bo jak uczymy się posługiwania kuszą, to też przy okazji uczymy się tych kolejnych rzeczy. Tabliczki by nam się przydały od zręczności. Bronią jednoręczną. Tak zastanawiam się, czy by nie poużywać tego też tutaj. Ja i tak nie będę marnował w ogóle ten, więc nauczmy się tego. A ja nie będę tego w ogóle używał, tych broni, tej tablicy siły jakąś weźmy sobie, załóżmy. Naprawdę, sama widziałam. No, czyszczenie mapki, dobra, tablica siły. Bronią dwuręczną. Dobra, broń dwuręczna, pyk. Bronią dwuręczną. Naprawdę, sama widziałam.
No i dobra, no i na razie mamy jakąś taką. Uwaga, mamy wojownika. Bronią jednoręczną, wojownik 30. Kuszę strzelca mamy 73, no i stoi fajnie. Teraz tylko gdzieś się tutaj przespać wystarczy. Najgorzej, że nie mamy tego, najgorzej, że nie mamy tej zręczności. I znowu czyszczenie mapki. Widzicie? Dobra, czekajcie, musimy tutaj odłożyć te rzeczy. No i pójdziemy załatwić sprawy w górnym mieście. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, to zagadajmy z tym gościem, że wiemy, co tutaj się dzieje. Ja bym tego nie zrobił. Co słychać? Co słychać? Monty wrócił! Przegląda właśnie plany. Może jednak uda się skonstruować ten statek? Dobra. Co się dzieje w porcie? Możesz się rozejrzeć. Jak widzisz, nic się tu nie dzieje. Jeszcze więcej kłopotów. Dobra. A, dobra, bo to jest ten Monty. A musimy też o tych paladynach mu powiedzieć. Prawie 30 siły, no nie? Kurde. Ale ten. Są jeszcze mikstury zręczności. Wiem, tylko ja nie wiem, czy ktoś się sprzedaje. Tak to bym nawet je kupił. Wcześniej uczyłeś się łuków, zjebałeś chyba. Czemu? Jak to nie uczyłem się łuków? Mam 76, bardzo dobrze mam wszystko zrobione. Bo miałem wbite do 59. Nauczyłem się. Miałem wbite do 59. Nauczyłem się za piątkę, a następnie tabliczkami. Więc nie zjebałem, wszystko jest dobrze. Czemu nikt mnie nie słucha? Mam miksturę jedną na plus 3 zręczności. To akurat mam taką jedną. Więc teraz trik zrobiłem bardzo dobrze, myślę. Okej, musimy pogadać teraz z Gerbrandtem, żeby wypieprzał mi stąd. Gerbrandt. Dobra. Diego wysyła pozdrowienia. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. Dobra. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Na koniec. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Okej, z Fernando tutaj musimy chyba powiedzieć, co robią paladyni w Górniczej Dolinie, tak? To tutaj było? Sprawa Fernando, chyba tak to się nazywało. L. Okej, pazury zębacza, sprawa Fernando, czarna skóra, listy gończe, oko i nosa, okej. Ej, ty! Uwaga! Byłem w Górniczej Dolinie. Byłem w Górniczej Dolinie. I co? Jak wygląda sytuacja? Złoża się wyczerpały. Nie warto prowadzić prac dla kilku skrzyń rudy. To niemożliwe. Sarandrida w trzecim... A więc jestem zrujnowany. Co z naszą umową? A teraz słówko o twojej nagrodzie. Proszę, weź ten pierścień. Nie musisz mi tego mówić. Jak jest grupa smoczych zębaczy. Już od Orika jako wyposażenie przy zadaniu hoszpakiem. Nieźle. Dobra. Sprzedajesz broń bandytom. Sprzedajesz broń bandytom? Skąd ten pomysł? Oto lista towarów, którą udało mi się u nich znaleźć. Widnie na niej twój podpis. Mam też pierścień gildii kupców zamorskich Araxos. A ty jesteś przecież kupcem zamorskim, prawda? Nie próbuj zaprzeczać. Przejrzałem twoje machlojki. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem tego. Na początku chcieli tylko żywności. Interes szedł słabo, więc się zgodziłem. Z czasem chcieli coraz więcej. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie dostarczę im mieczy. Nie możesz mnie obwiniać. Okej. Ciągle to samo. Jeśli nie będę ci wszystko... W końcu musi wygrać sprawiedliwość. To co, czat? Idziemy w jego historyjkę, czy nie? Ile mi zapłacisz, jeśli nie będę ci przeszkadzać w ucieczce? Znasz moją sytuację. Zbyt wiele nie mam. Może 200 sztuk złota i cenny pierścień. Więcej nie mogę dać. Dostanę teraz dowody? On myśli, że to tak. Okej, czat, co robimy? Exp, wydaj go. Dobra, chyba nie puszczamy go, nie? Całkowicie się z tobą zgadzam. Komisja śledcza na TV Korinis, kurde. Jeszcze Montiemu, a co Montiemu? A, z Montiem jeszcze pogadaj, dobra, pogadamy. Dobra. Nie, tego ci nie dam. Dobra, tylko nie waż się mnie zdradzić. On myśli, że to takie łatwe. Okej, i wydamy go jako bandycie.
Rób jak chcesz, nie? Powiem tak, chcę tą drogę, która da mi najwięcej expa. Róże jak pies. A co to jest? Ten koleś tutaj nic, robotnik. Lutero. Lutero, jakie ma tutaj sprzęty. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecałem. Pierścień nietykalności. Pokaż mi swoje towary. Pierścień mocy. Wow, jaki fajny, kurde, o Jezu, 4 siły i 4 zręczności? Ej, to brzmi nieźle. Ty, a wiecie, gdzie mógłbym dostać kolejny pierścień plus 5 do zręczności, tak swoją drogą? Ej, pas zręczności to daje 10, a jaki ja mam? Czy ja mam takich, co daje też 10 przypadkiem, czy 5? Mówią to i owo. O, pas zręczności, który daje mi tylko ten. Dobra, uwaga, hey, kupujemy. Stać mnie tam, stać. Dawaj mi ten pas. 1000 sztuk złota, proszę cię. Dobra, może Bosper, u Bospera? Nie wiem, czy Bosper będzie miał. Teoretycznie to jest spoko, bo ja mam taki, który ten, no dobra. Okej, uwaga, pas zręczności. Pyk, 10 mamy. Nie wiem już, w co wierzyć. Patrzcie, jeszcze dwa zręczności potrzebuję. Jakbyśmy znaleźli pierścień plus 5, taki pierścień zręczności, to byśmy mogli ogarnąć. Dobra. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodzi. O Salandril, pokaż mi swoje towary. Dobra, od Salandrila, bo kupiliśmy deszcz ognia, jeszcze wykupmy w sumie. Amulet ognia. Salandril nie ma, widzę. Chyba od niego kupiłem. Dobra, idziemy dalej. A czekajcie, czemu mój łuk się gdzieś tutaj spadł? 90 długi łuk. No właśnie, będziemy mogli kolejny łuk mieć. Powiem tak, jak znajdziemy to tego. Jak przekroczysz próg zręczności i temami, to już nie zbugujesz. Ale czekaj, co? Jak coś nauka nie uwzględnia itemów przy nauce. A, no właśnie, no to nie, no to jest okej w takim razie. Nie, no to w takim razie powinno być okej. Nie no, uwzględnia, nie uwzględnia? God damn, teraz będziemy się kłócić. Wojna ekspertów, let's go! Chociaż do łuku by się przydało, powiem szczerze. A ten znowu to samo. Pokaż mi swoje towary. Nie, on ma tylko pas zręczności też tutaj za tysiaka. Więc... szkoda, bo tutaj jakieś artefakty by się przydały. W sumie te łuki tu możemy sprzedać, ten kompozytowy też raczej możemy już sprzedać, to też możemy sprzedać. Resztę sobie zostawmy. Ile tutaj potrzebuje z ręki? 110, no to trochę sporo. Ej, dalej będzie trudna ta kradzież, mimo że mam tak sporo. Nie możesz się uczyć, Uniko, więc nie wiem, czy nie zjebałeś. Czemu niby? Ale ja mam 88. Nie możesz się uczyć u nikogo po przekroczeniu 90 zręczności. Nie, to ja nie przekroczyłem jeszcze 90 zręczności. Jak chomikuje to złoto, no nie? Ale tam, gdzie czekajcie, Zuris. Adanos, Zuris chyba będzie jeszcze miał ani Inos, w trzecim rozdziale. Ani Beliar do Montiego nie mieli żadnej władzy. Tak jakby mnie w moim przypadku chodzi. Nikt nie chciał mnie uczyć, jak przekroczyłem 90. Ale nawet jak ściągnąłeś przedmioty? U Cassie możesz do 200. O, widzicie, no i sobie. Ej, ty! Uciekaj stąd, skazańcu! Kantar powiedział mi, jakiś ciebie drań! Ktoś musi pracować. O, Kantar, ty chuju głupi. Tak, to bardzo typowe. Jesteś skazańcem? Nikomu tego nie powtarzam. O, nie, ty gnoju. O, to znowu ty? Dlaczego nie siedzisz w więzieniu? Zostałem zwolniony. Już ci mówiłem. Wśród kupców chodzą słuchy, że jesteś skazańcy. Przykra sprawa. Mógłbym oczywiście 500 sztuk. Zawsze to powtarzałam. Za 500 sztuk złota. A ty chyba dalej jesteś w drugim rozdziale? Nie, no przecież jestem w trzecim rozdziale. Jak przechodziłem przez przemysł, to wyskoczyło mi. Zobaczmy, jakie mam zadania. Gulasz, czarna skóra, meandry umysłu, oko i nosa. Dobra, no to kurde, nie mogę nic z tym zrobić? Ja muszę naprawdę tego? 500 sztuk mu zapłacić złota za to? Zabił Sary gnój jeden. O, zabił ją? Ale naprawdę zabił? Da się to jakoś rozwiązać? A, dobra, wpierdzielmy tego. Dobra. Byłem w Górniczej Dolinie i widziałem smoki. Mam list od kapitana Garonda. To zainteresuje lorda Hagena. Lepiej idź prosto do niego. Dobra. Chcę odebrać ten. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę.
Czy ja przypadkiem nie darowałem temu typowi ten? Czy ja powinienem go wydać? Czemu nie mogę wydać tego typa? Żeby wsadzić Sarę. Dostawa. Czemu nie mogę Fernando wpierdolić do więzienia? Chcę od... Wrzucę tu jeszcze. Czemu darowałem, kurde? Nie, no wydaje mi się, że wybrałem dobrze. I że tego knechta w porcie. Którego knechta w porcie? Dobra, wypadałoby pójść też jeszcze do Watrasa. Tego strażnika w porcie. Chodzi wam o tego z dostawami? Z Martinem. Dobra, do Martina trzeba pójść pogadać, okej, rozumiem. Zobaczmy jeszcze, czy Watras coś tutaj ten. Będzie diabelsko trudna, kurde, okraść Watrasa. Dobra, tutaj. Okej, nie będziemy go okradać. Dajmy spokój. Sprawy Fernando, dobra, idziemy do porty. Dobra. To od razu z Montim jeszcze pogadamy. Jak już tutaj jesteśmy, to z Montim też można pogadać, kurde, jeszcze. Więc co przy skrzyniach? Jest, to wiem. A, przepowiednie Abduina, Abdjahira, Injadira, Kalida, o. Tego też jeszcze trzeba będzie zrobić. Dobra. Ja okradłem Watrasa, tylko ja mam za mało, kurde, tego. Ale dobra, potrzebuję pierścień zręczności, fuck. Monty, gdzie będzie Monty? A gdzie jest Monty? Monty wrócił. A, tu jest, dobra, już widzę go. Hej! Dobra. Powinien był wiedzieć lepiej. Z powrotem do pracy? A jak myślisz? A słuchaj, chłopie. Kiedy mnie nie było, te łachudry nie położyły jednej deski prawidłowo. Muszę pomyśleć, jak to wszystko złożyć do kupy. Dobrze. Nie będę ci przeszkadzał. Okej, co tyle? Mogę go okraść. Tylko 302 dajmy. 302. Hej, naprawdę sądzisz? Pyk, 200. Tego nie widzi, to przecież nie mogę. Kim jest Monty? No właśnie, taki widzicie koleś tutaj. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Kurde, naprawdę przydałby mi się pierścień zręczności plus 5. Nie potrafię niczego zatrzymać. Nie wiem, czy gdzieś któryś kupiec ma. Możecie sprawdzić mi w necie szybko, wklepać? Ja bym sam to sprawdził, tylko nie mogę zniżać gotyka do paska. A tak to bym kupił najwyżej jakiegoś. Nie wiem, mieć 1, 2, 3, 4 zapisy. Warto, tylko ja później jak wracam, na przykład po jakimś czasie, to nie wiem, co tak naprawdę, na którym save'ie grałem. A tak to przynajmniej wiem, ile save'ów mam. Dobra. Skrzynie. Tak, tak, śmiej się, ile paladyni przywieźli. Nikt nie chce wiedzieć. Co masz do... Przyjrzyj się bliżej. Ej, nie mogę. Nie mogę nic zrobić, kurde. Czemu nie mogę z Martinem pogadać? Już nie wiem, w co mam wierzyć. Czy ja zjebałem to zadanie i powiedziałem temu Fernando, że go nie... że go... ten? Przecież wiadomo o tym od dawna. Dobra, jolo. Weźmy sobie szybkiego śledzia. I lecimy. Naprawdę nie mój problem. Mam własne zdanie na ten temat. Najpierw Watras chyba. To żadna tajemnica. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Zrobiłbym to inaczej. No to tak do Watrasa. Ale co, naprawdę do Watrasa? Tego jest więcej. Ale wiesz, u Watrasa nic tam nie było. W ogóle. Z tymi dowodami od broni. Albo już to zrobiłeś. No właśnie nie. Ja cały czas ten list mam. Ja nie dałem tamtemu gościowi. U Watrasa też nic nie było. Kurde, co za... meandry normalnie. Watras. No dawaj, Watras, szybko. Okej, okay, dalej. I uwaga. Nauczyć, opowiedz o bogach, możesz mi uzdrowić diabelsko trudno. Okej, okay, nie ma. Coś poszło źle? No właśnie, nie wiem, masz za mało dowodów. No nie, no mam dowód bezpośredni na to, że on handlował, ten Fernando przecież. To przecież wiadomo od dawna. Z tą bronią tutaj przecież powinno być. Dobra, czekajcie, zakładamy z jego. Dostarczyłem twój... Świetnie! I jak zareagował Gerda? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. Dobra. A więc dom jest twój. Tak, od piwnicy aż po strych.
Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie... Nieźle to sobie zaplanował. Żebyś wiedział! Bohater może... Boże, ale ty czytasz kurde tego z Gothica 1. Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówił. Nigdy mnie o to nie pytałem. To Gerbrand go wpakował. Co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Nie wiem, dokąd uciekł, ale jego noga nigdy więcej nie postanie w Corinis już. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem. Ale masz rację, bez ciebie nigdy by mi się nie udało. 500 sztuk złota, nieźle. Ale jak ci dzień teraz? Ja... Kiepsko. Nikt mi nie powiedział... No nie wiem. To powinien... Dobra, dobra. Okej. Okay. I co teraz? A gdzie jest Fernando? Tu jesteś, Fernando. Czy ja mogę z nim pogadać? Słyszałem coś innego. Z czego teraz się uczy? Z czego się... Nie wiem. Na pewno nie będę już robić szemranych interesów. A, to ja go po prostu puściłem wolno. Kurwa, jestem debilem. O Boże. Powinien być mądrzejszy. No ten jeden co ma Lutero to ten, tak, ale będę miał wtedy 99. No, i to będzie takie... Ech, tragedia. Dobra, rycerz, let's go. Ścieżka cnoty jest długa i kamienna. Dobra, zagadajmy z Lordem Hagenem w takim razie. Chociaż wiecie co, to co będzie, zobaczycie w następnym odcinku.